Halo, halo, dzień dobry w piątek. Bardzo spontanicznie witam się z Wami dzisiaj na tej transmisji. W ogóle miało jej nie być. Powstaje ona teraz dlatego, że wczoraj, jak byłam w sali zabaw z tą moją Wiolką z relacji mentorskiej, byłam świadkiem pewnej sytuacji. I ta sytuacja zmotywowała mnie do tego, żebym poruszyła ten temat dzisiaj tutaj na Instagramie i na Facebooku, natomiast miałam w planach powiedzieć to na story, ale potem się tak zreflektowałam i stwierdziłam, że no chyba bym się trochę zahitała, jakbym cykała te 15-sekundowe snapy, żeby Wam o tym wszystkim powiedzieć, to bym do jutra to wszystko nagrywała, więc postanowiłam zrobić transmisję live, dlatego że po prostu będzie szybciej, a przy okazji więcej Wam tutaj powiem. O czym ta transmisja będzie? O rodzicu uprzejmym i stanowczym jednocześnie. Na podstawie sytuacji, o której właśnie teraz powiem Wam, o sytuacji, w której byłam świadkiem. Byłam w tej sali zabaw, była tam również mama i babcia z małym dzieckiem, myślę, że chłopczyk miał około 2,5 roku. No i była taka sytuacja, że już jakby mama zdecydowała, że wychodzimy z tej sali zabaw, natomiast synek zupełnie miał inny na to plan i wychodzić nie chciał. Jakby patrzyłam na tą sytuację z zaciekawieniem, jak ona się rozwinie. No i rozwinęła się tak, że generalnie mama przez jakieś około 40 minut klęczała na kolanach przy synku i błagała go wręcz, żeby oni z tej sali zabaw wyszli. Oczywiście się to nie udało. Prędzej jakby już ja wyszłam z tą moją Wiolką z tamtej sali zabaw. Nie wiem, jak to się skończyło. Natomiast trwało to tak długo i jakby obserwacja tej sytuacji była dla mnie tak ciężka, że postanowiłam po prostu o niej dzisiaj tutaj powiedzieć, dlatego że wiem, że bardzo dużo z Was ma takie sytuacje również częste, że na przykład skądś chcecie wyjść, a dziecko nie chce wyjść, bo ma inny plan na to. Chcecie wyjść z sali zabaw, dziecko nie chce wyjść. Chcecie, żeby już wracacie do domu na przykład, chcecie dziecko wyjąć z samochodu, chcecie, żeby wysiadło, a ono nie chce i się generalnie z Wami droczy i to i tamto i nie wychodzi. Idziecie po dziecko do żłobka, do przedszkola, a ono w szatni jeszcze ma milion rzeczy do zrobienia i wyjść nie chce. No i bardzo często spotykam się z takimi sytuacjami, bo to, co wczoraj widziałam, to nie była jedyna sytuacja. To cię często obserwuję, że po prostu te mamy, wiecie, no stają na rzęsach, po prostu błagają te swoje dzieci wręcz, żeby one jednak wyszły, żeby się ubrały, żeby poszły i tak dalej. I słuchajcie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chcę Wam uświadomić to, że jakby Wy musicie popracować nad tym, żeby być rodzicem uprzejmym i stanowczym jednocześnie. Co to oznacza? Bycie uprzejmym i stanowczym jednocześnie oznacza to, że my jednocześnie szanujemy granice i potrzeby, emocje naszego dziecka, ale jednocześnie szanujemy też nasze potrzeby, granice i szanujemy też wymóg danej sytuacji, w której się znajdujemy. Czyli nie może być tak, rodzic, który jest uprzejmy i stanowczy jednocześnie, ani z jednej strony nie jest na tyle stanowczy, że generalnie krzyczy na dziecko, wydziera się, robi coś na siłę, każe mu, znaczy na siłę w takim sensie takim bardzo przemocowym, ale to też nie jest taki rodzic, który przez 45 minut błaga na kolanach swoje dziecko, żeby coś zrobiło. Bo ta sytuacja do niczego nie prowadzi. Po pierwsze, nie rozwiązuje sytuacji, czyli nie jakby docieracie do punktu B, do którego chcecie dotrzeć, czyli na przykład wyjść z przedszkola, wyjść z sali zabaw, wyjąć dziecko z samochodu, to się nie dzieje. A po drugie, wiecie, to nie ustala granic i zasad, na których nam zależy tak naprawdę, żeby nasza rodzina funkcjonowała. Powiem Wam taką jakby, wyobraźcie sobie, że każda rodzina jest królestwem. Każda rodzina jest królestwem i tak, mama jest królową, tata jest królem, no i dzieci są jakby, córeczki są księżniczkami, a synkowie są księciami. Tak? Księciami? Tak chyba się mówi. No i teraz słuchajcie, ile jest jedna, dwie czy trzy królowe są w królestwie? Zawsze jest jedna. Ile jest królów? Dwóch, trzech, pięciu? Nie, zawsze jest jeden. I tak musi być też w Waszej rodzinie, że to Wy jesteście królową. Wasz mąż, partner, ojciec Waszego dziecka jest królem, a Wasze dzieci to są dzieci. I owszem, one aspirują do tego, żeby być królową, żeby być królem, jak najbardziej, żeby rządzić, żeby zarządzać tym królestwem, ale to na ten moment nie jest obecne, nie jest możliwe. To będzie możliwe dopiero wtedy, jak te Wasze dzieci założą własne rodziny, własne królestwa. A na chwilę obecną to Wy w tym domu rządzicie.
to Wy wyznaczacie granice, zasady, normy funkcjonowania. I nie może być tak, że w Waszym królestwie rządzi Wasze dziecko. Że to Wasze dziecko jest rodzicem i Wasze dziecko jest królową czy królem. No nie może tak być. Bo to nie prowadzi jakby do zdrowej relacji rodziny, do zdrowego funkcjonowania rodziny. Więc jak wyglądała sytuacja z tą mamą wczoraj, która prosiła swojego synka, żeby on wyszedł? No ona go generalnie prosiła, tak? Ona go prosiła, syneczku, no chodź, pójdziemy, no musimy już wyjść, widzisz, tutaj pani już zamyka, już wszyscy wychodzą, zostaniemy tutaj sami, pani nas zamknie i tak dalej. Kochanie, no ja bardzo Ciebie proszę, chciałabym jeszcze pójść do sklepu, chciałabym zrobić to, chciałabym zrobić tamto. W pewnym momencie nawet mama zaszantażowała synka, że czy ja mam powiedzieć tacie, jaki Ty jesteś niegrzeczny? A synek odpowiedział, tak, powiedz. No i mama mówi, dobrze, to powiem i zobaczymy wtedy. A synek nic sobie z tego nie zrobił. Więc to w ogóle nie doprowadziło jakby do niczego. Było takim zagraniem, już chyba taką trochę brzytwą, której się tonący chwyta. Ale to w ogóle nie miało jakby, nic nie dało, tak? Nie zmieniło sytuacji. Potem była jeszcze babcia, która jakby w tym trójkącie uczestniczyła. Jakieś szantażowanie na zasadzie tam z babcią było. Finalnie, jakby też oprócz tej sytuacji wczorajszej, ale zawsze w takiej sytuacji jest tak, że to wszystko się nakręca. Jak chcecie na przykład gdzieś wyjść i jesteście już, wiecie, ubrane w kurtkach, w szalikach, w czapkach, w czymkolwiek, robi Wam się gorąco, robi Wam się duszno, klęczycie przy dziecku, kucacie, za chwilę bolą Was nogi, bolą Was kolana, jesteście zmęczone, za chwilę pojawia się stres, nerwówka, bo musicie gdzieś zdążyć, a Wy dalej prosicie to dziecko i prosicie. I po 45 minutach już jesteście tak zdenerwowane, tak wkurzone i tak to wszystko jest nakręcone, że zaczyna się dramat, że zaczynacie krzyczeć, puszczają Wam emocje, puszczają Wam nerwy, krzyczycie na dziecko, dziecko krzyczy na Was, wkurza się, bo chłonie od Was te emocje i się wzajemnie nakręcacie, się wzajemnie zapętlacie. To do niczego nie prowadzi. I jakby, co Wam chcę dzisiaj przekazać? To, że rodzic uprzejmy i stanowczy jednocześnie. To jest rodzic, który z jednej strony szanuje jakby to, co się dzieje z dzieckiem, jego daną potrzebę, emocje, że okej, ty chciałbyś tutaj synku zostać, czy chciałbyś się pobawić, okej, rozumiem. I jednocześnie wiem, że musimy teraz już stąd wyjść, że mamy następne rzeczy do zrobienia, że jakby teraz kończymy tą zabawę. I jakby ja wiem, jestem w stanie Was zrozumieć, skąd się bierze takie to proszenie tego dziecka. To się bierze stąd, że jakby my, no nie chcemy robić niczego na siłę, chcemy się z tym dzieckiem dogadać, to też jakby jest niejako w cudzysłowie promowane teraz w tych jakby na tych blogach parentingowych i tak dalej. Też ja Wam jakby dużo takich rzeczy przekazuję na takiej zasadzie, że jakby trzeba się z dzieckiem dogadać, trzeba spojrzeć z jego perspektywy, jest szereg metod, które można wykorzystać, okej. Natomiast jeżeli te metody nie działają, jeżeli na przykład na początek jakby zachęcacie dziecko, żeby ono się na przykład ubrało, pomagacie mu, próbujecie coś robić wspólnie, zamieniacie to w zabawę, próbujecie jakby trochę to obrócić w żart, dajecie wybór, tak? Chcesz założyć najpierw prawy but czy lewy, czy najpierw buty, czy najpierw kurtkę i tak dalej. Natomiast i to jest okej, to jest bardzo okej, że to staracie się robić. Natomiast jeżeli to nie działa w pewnym momencie, jeżeli to przestaje działać i wy widzicie, że już jakby wszystkie to się wyczerpało i to prowadzi donikąd, to Wy musicie stanowczo tą granicę postawić i dać dziecku wybór na zasadzie konsekwencji logicznej. Słuchaj, albo wyjdziesz sam, albo Cię wezmę na ręce i Cię wyniosę. Albo sam z tego samochodu wysiądziesz, z tego auta, albo ja po prostu Cię wezmę na ręce i cię sama wyjmę. Może Ci się to nie spodobać, możesz płakać i tak dalej, może to być dla Ciebie nie okej, dlatego daję Ci wybór. Albo wychodzisz sam, albo ja Cię wyjmuję. No słuchajcie, nie może być tak, że w każdej sytuacji Wy czekacie 45 minut, aż Wasze dziecko łaskawie coś zrobi. Coś, o co Wy je prosicie i tak dalej. Bo to do niczego nie prowadzi. To prowadzi wręcz do popsucia się relacji i niczego dziecka nie uczy. Więc jakby musicie tą granicę postawić, tak? Jak mówicie, że pora wyjść skądś, to jest pora wyjścia i Wy musicie doprowadzić sprawę do końca. Oczywiście jest tak, że w takich sytuacjach dzieci najczęściej mają jeszcze milion rzeczy do zrobienia. Musicie wyjść na przykład z domu rano, a dziecko jeszcze chce się pobawić klockami, jeszcze chce ułożyć puzzle, jeszcze chce coś tam, okej, w porządku. No to tak zarządzacie tym wszystkim, że mówicie, kochanie,
za 5 minut musimy wyjść, za 3 minuty musimy wyjść, na przykład ja używam klepsydry i spadającego piasku, tak? Rozumiem, że chcesz się teraz pobawić jeszcze, spróbuj ułożyć coś z tych puzli albo z tych klocków. Ja tutaj postawię klepsydrę, nastawiam czas, jak spadnie piasek, to znaczy, że wychodzimy z domu, tak? I przez ten czas możesz sobie jeszcze układać, natomiast jak już spadnie piasek, to musimy wyjść. I dokończysz to układanie puzli, to układanie klocków, jak wrócisz do domu na przykład, tak? Tak samo na przykład, jeżeli chcecie wyjść z sali zabaw, no to też weźcie pod uwagę to, że to jest takie, wiecie, dziecko się bawi i tak dalej i wy nagle mówicie, dobra, synu, wychodzimy, chodź. No to nie oczekujemy wtedy, że dziecko nagle powie, dobrze, okej, mamusiu, to ja już idę, no bo nie. Trzeba dziecko uprzedzić, tak? Powiedzieć mu, kochanie, słuchaj, przygotować niejako na tą zmianę. Bo to nie jest tak, że my nie możemy wymagać od dzieci, że one będą od tak reagowały na każde nasze polecenie, prośbę, zadanie, rozkaz i tak dalej. Nie, no bo z jakiej racji mają to robić? Natomiast uprzedzamy dziecko, przygotowujemy go do tego, czyli mówimy, kochanie, za chwilkę zjedz sobie jeszcze raz z tej zjeżdżalni albo pobujaj się jeszcze na tej huśtawce tam przez te 3 minuty albo ileś i jak już ostatni raz to zjedziesz albo coś tam zrobisz, to wtedy idziemy. Jak już dziecko to zrobi, no to pokazujecie, że już jakby to był ten ostatni raz i to był ten ostatni, a nie ten ostatni po ostatnim, bo tych ostatnich po ostatnich może być jeszcze milion, także też musicie jakby tutaj być stanowcze i nie, no dobrze, no to jeszcze raz sobie zjedz. No to już ostatni, to już naprawdę ostatni. No to też do niczego nie prowadzi. Dziecko musi wiedzieć, że wy ogarniacie temat, że wy ogarniacie waszą rodzinę, funkcjonowanie tego, że wy wiecie, co mówicie, że wy robicie to, co mówicie. Dziecko dzięki temu ma poczucie bezpieczeństwa, że ma taką fajną osobę przy sobie, która o niego dba, która jakby dba o jego bezpieczeństwo, porządek, funkcjonowanie i tak dalej, wie, o co chodzi. I dziecko, załóżmy, już był ten ostatni raz i co robicie dalej? Jeżeli wiecie, że dziecko ma przed opór przed tym, żeby iść od razu już się rzucać na to ubieranie i z chęcią wychodzić, no to słuchajcie, też to na zasadzie takiej, że obracacie na przykład, nie wiem, to co, skaczemy szybciutko jak kangurki do tej szatni po te buciki, czy może wolisz na przykład popełzać jak wąż do tej szatni, tak? Albo kto pierwszy? Oj, mi się wydaje, że chyba Miłosz będzie pierwszy. Nie, nie dam mu tego. Ja będę pierwsza. I wiecie, i ganiacie się z dzieckiem. Robicie coś na zasadzie, wiecie, zabawy, uśmiechu i tak dalej. Idziecie później i zachęcacie właśnie, na przykład, czy chcesz założyć bucik ten, czy ten, a czy buciki, czy kurteczkę, a może chcesz pomóc mamie założyć bucika, to potem ja pomogę Tobie, na przykład możemy razem to zrobić, tak? Sposobów jest mnóstwo, natomiast trzeba to wszystko najpierw zrobić, wiecie, uprzedzić dziecko, przygotować, trochę z uśmiechem, z zabawą i tak dalej. I potem, jeżeli docieracie do tego punktu, gdzie naprawdę dziecku się nie śpieszy do wyjścia i już jakby nic nie działa, no to wtedy wchodzicie po prostu w tą stanowczość i jednocześnie, uprzejmość i stanowczość jednocześnie, tak? Jeżeli na przykład wasze dziecko, ja miałam taką sytuację parę miesięcy temu, że Miłosz, wychodziliśmy z przedszkola i zanim wsiadł do samochodu, to jeszcze miał milion pomysłów na to, żeby coś jeszcze porobić, tak? Jeszcze chciał pozbierać żołędzie, pozbierać kamyczki, a tutaj jeszcze chciał liście pozamiatać, a tutaj jeszcze chciał zobaczyć, czy jakiś tam samochód jedzie i coś tam i tak dalej. Wiecie, no przez minutę to jest w porządku, no ale nie przez pół godziny. I ja też różne rzeczy stosowałam, natomiast w momencie, w którym widziałam, że już nic, wszystko przestało działać, nic nie działało, to dawałam mu wybór. Albo wsiądziesz, albo ja Cię wsadzę do tego samochodu. Po prostu, bo musimy już jechać. Raz zrobiłam nawet taką konsekwencję logiczną. Tylko pamiętajcie o tym, że konsekwencje logiczne stosujemy zawsze na samym końcu. Wtedy, jak już nic nie działa, stosujemy konsekwencję logiczną. I u nas było tak, że jakby w harmonogramie kolejnych działań było tak, że Miłosz po przyjściu z przedszkola wracał do domu, mył ręce i oglądał sobie tam jedną, dwie bajki. I on zawsze o tym wiedział. I ja w pewnym momencie zrobiłam tak, że powiedziałam, mówię, Miłosz, jeżeli do tego samochodu nie wsiądziesz w ciągu, nie wiem, tam minuty na przykład, to nie obejrzysz bajki po powrocie do domu, bo po prostu nie ma na to czasu. Już jakby ten czas na bajkę ty marnujesz teraz na świrowanie tutaj ze mną i się bawienie w kotka i myszkę przy samochodzie. Więc masz wybór. Albo możesz tutaj chwilę postać jeszcze, co się wiąże z tym, że nie zdążysz obejrzeć bajki i nie obejrzysz, albo wsiadasz, jedziemy i oglądasz. Raz tak się zdarzyło, że faktycznie on nie wsiadł. Ja mu tam chyba nastawiłam, pamiętam, timer w telefonie, czy jakoś tak. Wrócił do domu i tą bajkę oczywiście chciał obejrzeć, natomiast no, nie spodziewał się, że będę aż na tyle konsekwentna.
Ale wiedziałam, że muszę być, bo jeżeli nie byłabym wtedy, no to on by wiedział, że ja sobie rzucam słowa na wiatr, że ja sobie mogę go szantażować, stosować różne techniki, mówić, a jak tego nie zrobisz, to nie będzie coś tam, ale to nie ma pokrycia. Ja musiałam to zrobić. I słuchajcie, nie włączyłam mu tej bajki. Oczywiście był płacz, był lament i tak dalej, no bo jak to, jakby zawsze była bajka, dzisiaj nie ma. Tłumaczyłam, mówiłam, dlaczego tak się stało. Zadawałam pytania pełne ciekawości. On sam w pewnym momencie już wiedział, dlaczego to się stało, bo zaczęłam w ogóle od tego właśnie, że pytałam się go, tak, dlaczego, czy on wie, dlaczego nie obejrzy tej bajki. Tak samo jak wcześniej pytałam się go, czy wie, co się stanie, jak nie wsiądzie do samochodu na czas. Tak? To dziecko jakby musi być świadome tych konsekwencji, które ma ponieść. No i nie włączyłam. No i wiecie, sytuacja była trudna, natomiast potem już nigdy więcej nie miałam problemu z tym, żeby do tego auta wsiadł. Może raz się zdarzyło, ale to było już takie na zasadzie sprawdzenia, czy tym razem też będę taka konsekwentna. I tak zazwyczaj jest, że jeżeli do tej pory my nie byłyśmy uprzejme i konsekwentne jednocześnie, uprzejme i stanowcze jednocześnie, to dziecko będzie sprawdzało. Będzie sprawdzało, czy nam, że tak powiem brzydko, chwilowo tylko nie odbiło, czy my na serio takie jesteśmy i czy na serio mamy jakieś zasady, granice i tak dalej. Dlatego polecam jakby tutaj tą konsekwencję w tym, bo wtedy dziecko po kilku razach już widzi, że jakby nie ma żartów. I tak po prostu jest, że rodzic jest rodzicem, a dziecko jest dzieckiem. No i tyle. No i koniec, kropka. I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Chciałam powiedzieć to, że te sytuacje z byciem rodzicem uprzejmym i stanowczym jednocześnie to są sytuacje, w których jakby jest wiele sytuacji w ciągu dnia, w których Wy musicie takie być. I często taką sytuacją na przykład jest to, że dziecko, nie wiem, chce, żebyście mu coś kupiły. Kupiły mu batonika w sklepie. Albo dały mu, nie wiem, dam cukierka na przykład w domu przed obiadem. No i co wtedy robicie? No musicie być jakby uprzejme i stanowcze jednocześnie. I dać komunikat dziecku. W zasadzie, słuchaj, rozumiem, że chciałbyś tego batonika, bardzo lubisz, nie wiem, ciasteczka i tak dalej. I jednocześnie wiem, że dzisiaj się umówiliśmy, że nie kupujemy batonika, tylko kupujemy dwie rzeczy. Tylko to też jest ważne, żeby się wcześniej umówić z dzieckiem i zapowiedzieć mu o tym, że po co idziecie do sklepu. Bo jak będzie wiedziało po co i potem wy się do tego odwołacie, no to ma to ręce i nogi, ale jak wy mu nie powiedziałyście niczego i poszłyście na żywioł, a potem mówicie, nie, tego ci nie kupię, bo nie, albo bo się umówiliśmy, a on sobie myśli, ale na co się umówiliśmy? Przecież się nie umawialiśmy. No więc, jakby wiecie, to wszystko musi mieć jakieś tam mieć konsekwencje też z wcześniejszymi rzeczami. Także mówicie mu to, no i tyle. Jak dziecko chce na przykład ciasteczko w domu, a wy teraz robicie obiad, to dajecie mu komunikat. Kochanie, rozumiem, że chciałbyś to ciasteczko, bo bardzo lubisz ciastka i jednocześnie wiem, że obiad w tym momencie jest ważniejszy, bardziej wartościowy i tak dalej. To jest bycie uprzejmym i stanowczym jednocześnie. Akceptujemy, rozumiemy i dajemy dziecku komunikat, że okej, i jednocześnie wiem, że coś innego teraz jest ważne, że na coś innego się umówiliśmy. Stawiamy tą granicę. Tutaj uprzedzam, że ten komunikat to nie jest magiczna metoda do tego, żeby dziecko nagle powiedziało, a okej, no dobra, rozumiem. I koniec tematu. No nie, no naturalne jest to, że dziecko będzie drążyło temat, bo jest na takim etapie rozwojowym, walczy o swoje, chce to swojego dopiąć i tak dalej. I teraz wiecie, nie chodzi o to, żeby przez następne pół godziny odbijać piłeczkę, bo my się trochę zapętlamy i to odbijemy tą piłeczkę. Dziecko mówi, chce batonika, a Wy mówicie, rozumiem, ale Ci nie kupię. Dziecko mówi, ale ja chcę, a Wy mówicie znowu, no ja rozumiem, ale Ci nie kupię. I tak możecie sobie przez godzinę generalnie to robić, tak? No to nie ma sensu. Dajecie komunikat, uprzejmy, stanowczy jednocześnie, i na przykład zmieniacie temat, przekierowujecie uwagę. Czyli na przykład, jeżeli w tym sklepie kupujecie tego batonika, rozumiem, kochanie, że chcesz tego batonika, bardzo byś chciał zjeść i tak dalej, rozumiem. I jednocześnie wiem, że się umówiliśmy, że mieliśmy kupić to i to. A kochanie, a czy my w koszyku mamy to, co mieliśmy kupić? Czy my mamy jogurt? Kurczę, widzisz, kochanie, no mamusia zapomniała o jogurcie. Musimy pójść szybciutko kupić jogurt. A jak kupimy ten jogurt, a co my dzisiaj z tego jogurtu ugotujemy? Może my jakąś pyszną potrawę zrobimy, a może mi pomożesz? I tak dalej, i tak dalej. Nie siedzimy w tym batoniku, nie drążymy tego tematu, bo dziecko będzie w tym siedziało. To my musimy przerwać to odbijanie piłeczki. Dziecko tego nie zrobi, bo rozwojowo nie jest w stanie tego zrobić, bo się tak sfokusowało na tym, że ono chce tego batonika albo ciasteczko, że ono tego nie zrobi. To jest nasza rola.
jak w domu chcę to ciasteczko, a wy teraz robicie obiad, to mówicie, ok, rozumiem, że chcesz to ciasteczko, no i jednocześnie wiem, że obiad teraz jest ważniejszy, a Miłoszku, czy już są gotowe talerze na stole, a może byś mi pomógł tutaj, zobacz, jesteś ciekawy, co dzisiaj będzie na obiad, zobacz, tutaj jest taki... Takie ziemniaczki ugotowałam. Wolisz, żeby były w takim kształcie, czy w takim? I angażujemy dziecko w coś zupełnie innego. Przekierowujemy tą uwagę. Nie ciągniemy, nie zapętlamy się. To my musimy to przerwać, tak? Na tej zasadzie. Także jakby, wiecie, dzieci nie są głupie i one rozumieją, co do nich mówimy. One rozumieją, co mówimy do nich, że nie dostaną, bo coś tam. Tylko, że one jakby drążą temat i nie są w stanie tego przerwać, no bo bardzo im na tym zależy. No i sprawdzają, czy się przypadkiem nie ugniecie, czy jednak tego ciastka mu nie dacie, czy jednak tego batonika mu nie kupicie. I pamiętajcie, że te decyzje należy do Was. Jak nie chcecie kupić tego batonika, no to go nie kupicie. To jest Wasza decyzja, rodzica. Jak obiad jest ważniejszy niż ciastko, no to obiad jest ważniejszy. Nawet jeżeli dziecko tego obiadu nie zje, bo będzie bunt, opór, ono się teraz postawi, nie będzie tego obiadu jadło, bo ono chciało ciasteczko. Okej, kochanie, rozumiem. Nie chcesz jeść? Nie musisz, tak? Ja na przykład do niczego nigdy nie zmuszam do jedzenia mojego dziecka. Natomiast jakby ciastka nie dostało. I nie dostało dlatego, że... I uargumentowałyście to, tak? Także pamiętajcie też, że raz nie zadziała, że trzeba poświęcić czas na to, żeby dziecko nauczyć. Jak my na przykład się uczymy czegoś, wiecie, jak się uczyłyście w szkole albo na studiach, no to nie było tak, że przeczytałyście książkę, rozdział, notatki i już poszłyście i miałyście piątkę ze sprawdzianą. No nie, to trzeba powtarzać, wkuwać, uczyć się. Nauka to jest proces. Nigdy raz nie wystarczy. Dlatego trzeba poświęcić ten czas, trzeba mieć z tyłu głowy, że dziecko też potrzebuje czasu na naukę tego. Natomiast jeżeli Wy będziecie spójne w tym, co chcecie osiągnąć, co chcecie przekazać swojemu dziecku, jakie wartości, jakie normy funkcjonowania Waszej rodziny ustalić, to dziecko to załapie. Ono to załapie, bo jest mądre, po prostu. Tylko ono musi mieć jasne, klarowne zasady, musi wiedzieć, że traktujemy dziecko poważnie, musimy mówić o tym, o czym chcemy, na czym nam zależy i tyle. I to wszystko się da i to wszystko wyjdzie, tak? Także to tyle, co chciałam Wam dzisiaj przekazać. Tak bardzo spontanicznie, widzicie, nie wiem ile w ogóle to trwało, ale no nie dałam rady tego powiedzieć wszystkiego na tych snapach 15-sekundowych, bo mówię, no zahitałabym się, jakbym to tam wszystko musiała jeszcze podpisywać, żebyście Wy to czytały. Także tyle. Zachęcam Was do tego, żeby jakby być tym uprzejmym i stanowczym jednocześnie, żeby się nie bać mówić dziecku nie, bo Wy macie prawo mówić dziecku nie, a dziecko ma, jakby musi też poznać życie, w którym się mówi nie, bo nie będzie w przyszłości tak, że dziecko będzie dostawało wszystko od razu, od tak, co będzie chciało i tak dalej. No nie będzie tak. Dlatego lepiej, żeby się nauczyło tych granic i tego jakby funkcjonowania w relacji, między ludźmi i tak dalej, teraz z Wami, w domu, w bezpiecznych warunkach, niż później miało problem w relacjach z rówieśnikami, w pracy, w życiu dorosłym i tak dalej. Także tak samo jak na przykład, nie wiem, coś, często tak jest, że coś robicie i nie wiem, zmywacie, sprzątacie, rozmawiacie przez telefon, a dziecko w tym momencie coś od Was chce. I ono już chce teraz natychmiast. Już teraz. No i jakby dla niego to jest naturalne, no bo on nie wie, że trzeba jeszcze czekać i tak dalej. On chce teraz rozwojowo po prostu nie umie czekać. Natomiast my tego czekania musimy go nauczyć. I musimy mówić, nie bać się dawać komunikatów, kochanie, jak tylko pozmywam te naczynia, to pójdę się z Tobą pobawić. Jak tylko skończę rozmawiać, to jest ważny telefon, teraz mama jest zajęta, rozmawiam z kimś tam przez telefon, to pokażesz mi to, co chciałeś mi pokazać, tak? Nie rzucać wszystkiego, lecieć od razu i tak dalej, tylko nie bać się tego i stanowczo powiedzieć dziecku, słuchaj, no rozumiem, że chcesz mi coś pokazać, ale jednocześnie w tym samym czasie moje potrzeby też są ważne, ja coś robię, ja zmywam, ja rozmawiam i tak dalej, trzeba to wypośrodkować. Jak tylko skończę, pójdę z Tobą, pójdę do Ciebie, dam Ci tę uwagę, pokażesz mi. Czasami można też na przykład, nie wiem, nie mówić tak, żeby dziecko nie poczuło się takie odrzucone, zostawione i tak dalej. To można powiedzieć mu, słuchaj, kochanie, jak tylko skończę,
to pójdę się z Tobą pobawić. Jeżeli chcesz, to przez ten czas możesz tutaj ze mną pobyć, tak? Możemy porozmawiać sobie w tym czasie, mogę Ci coś opowiedzieć, możesz Ty mi coś opowiedzieć, możesz sobie przynieść tutaj klocek czy autko koło mnie, tutaj sobie usiąść i ze mną pobyć, tak? I zaczekać. Albo w tym czasie możesz przygotować na przykład, nie wiem, do zabawy miejsce, albo namalować coś, co chciałbyś, nie wiem, mi pokazać i tak dalej. Żeby też nie mówić dziecku tak, słuchaj, teraz nie, za chwilę idź sobie. Tylko też, wiecie, dać mu takie to ciepło, zachętę, chodź, jakby, wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, no. Tak, Kama, ten live będzie zapisany. Jak wszystkie moje live'y są na YouTubie, na moim kanale na YouTubie, Pomogę Ci, Mamo. Tam są wszystkie transmisje, które się tu odbywają. Oczywiście tutaj będzie przez 24 godziny najbliższe, a później już na YouTubie. Także tyle. Widziałam, że nawet część z Was było, co myślałam, że nie nastąpi, bo no nie dość, że live był niezapowiedziany, jest piątek, jest środek dnia, ale jednak się udało. Także bardzo dziękuję, że byłyście. Mam nadzieję, że jakby wszystko przekazałam w miarę zrozumiale, jak zawsze, staram się. I że dałam Wam trochę takiego wsparcia, odwagi i też wskazówek, jak działać i jak nie zapętlać się w to proszenie dziecka, bo to nie o to chodzi. To jakby rodzic uprzejmy i stanowczy jednocześnie nie prosi się o to, żeby dziecko jakby daną rzecz wykonało, tak? Także, a jeszcze Wam powiem na koniec jedną sytuację, taką przykładową też dodatkowo, jak na przykład, nie wiem, dziecko zabawek nie chce posprzątać też wieczorem, tak? No a wiecie, że jakby posprzątać trzeba. No to też nie jest tak, że wiecie, z jednej strony rodzic stanowczy taki bardzo na maksa, no to wiecie, już teraz tutaj sprzątaj, koniec, coś mówiłam, o której jest godzina i tak dalej, nie? No to wiadomo, że to jest słabe. Ale też słabe jest rozwiązanie takie, że mówicie, kochanie, no posprzątaj te klocki, no powkładaj te klocki do tego pudełka, no może byś poukładał te książeczki na tej półeczce, no bardzo Cię proszę, zobacz, już jest tak późno, już wszystkie dzieci śpią, już jest ciemno, no ja bym chciała, żebyśmy poszli się wykąpać i tak dalej. No słuchajcie, no gdzie jest tutaj autorytet i powaga rodzica? Gdzie tutaj to jest? No nie ma tego. Ja rozumiem, że podejście takie, wiecie, empatyczne, komunikatywne z dzieckiem, okej, ale te granice trzeba postawić gdzieś tam i wiecie, spróbować też zachęcić, zadawać pytania różne, zaproponować wspólne posprzątanie, a może sprawdzić, dlaczego teraz dziecko nie sprząta, bo może potrzebuje tych 3 minut na przykład, jeszcze to, co mówiłam z porannym wyjściem, tak? To ja Ci nastawię klepsydrę, masz jeszcze 3 minutki, posprzątaj sobie, a potem pobaw się, a potem sobie posprzątamy, tak? I szukamy też różnych sposobów na to, jak z tym dzieckiem posprzątać. Pamiętajmy, że nie wiem, do tego, nie wiem, 4., 5. roku życia to dziecko ma prawo nie robić wszystkiego tak, jak my chcemy. To wiecie, to nie ma być robot zaprogramowany przez nas, który wykonuje nasze polecenia. Nie, absolutnie tego nie oczekujmy od dziecka, dlatego my musimy być zaangażowane, musimy zachęcać, pomagać, robić coś wspólnie, dawać wybór, zadawać pytania i tak dalej, ale nie w nieskończoność, tak? Jak widzimy, że to wszystko nie działa, to stawiamy granice, bo taka jest nasza rola rodzica. To wszystko. Dziękuję, kochane. Miłego weekendu Wam życzę i buziaki. Pa, pa.